oczywiście zaczynamy od pierwszych miejsc, czyli od tych trójeczek. Dobrze, będziemy to sobie analizować. To już ale tutaj nie jest... widzimy 6 punktów Norberta Kościucha przy ewentualnym zwycięstwie. Jeszcze gdzieś tam może w okolicach tej pierwszej szóstki się kręcić. No właśnie, Grzegorz Zęgota w kasku czerwonym. 3 punkty. Przebudził się na ten jeden start, porozmawiał z Kubą Zborowskim, no ale potem znowu było 0. Norbert Kościuch, 6 punktów, o tym powiedziałeś, on w kasku niebieskim, w białym kasku Krzysztof Łuczkowski, 5 punktów, a mogło być lepiej. No i Daniel Jeleniewski w kasku żółtym, 2 punkty. Kościuch, Łuczkowski będą tutaj walczyć, ale Zęgi, Grzegorz Zęgota wie, że tutaj znów może błysnąć, znów może się pokazać, ale na razie jest pierwszy. Jest pierwszy na wejściu w ten drugi wiraż i teraz na linii po pierwszym kółku. Grzegorz Zęgota przodem, a teraz zasadził się Krzysztof Łuczkowski na Norberta Kościucha, ale na razie jeszcze mu się nie udało tym agresywnym atakiem minąć Kościucha. Pędzi Grzegorz Zęgota, a on tutaj nie ogląda się w ogóle do tyłu. Nie ma powodu, żeby się oglądać. Po prostu musi jechać swoje. Drugi Norbert Kościuch, trzeci Krzysztof Łuczkowski i już tych ataków no nie za bardzo ma nawet jak podejmować, bo dystans jest zdecydowanie zbyt duży. Czwarty Daniel Jeleniewski. No nie radzi sobie drugoligowiec w tym w turnieju, w tych zmaganiach z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Natomiast radzi sobie Grzegorz Zęgota, ale w kratkę jedzie nam Zęgi. Przywozi kolejną trójkę, ma 6 punktów. To nie wystarczy mu oczywiście do tego, że... Oczy zwrócone na pewno na... Janusza Kołodzieja, trzykrotnego mistrza Polski, przypomnijmy. Dwukrotnego brązowego medalisty, tak? Brakuje srebra. Medali indywidualnych mistrzostw Polski. 9 startów, 5 medali. No trzeba przyznać, dobra, że ta skuteczność bardzo dobra. Ma też 3 trójki, więc tu jeszcze wszystko może się wydarzyć i tu jeszcze nikt nikomu nie może przydzielać żadnych punktów. Popatrzmy na Szymona Woźniaka, 7 punktów też jeszcze jedzie tutaj o bardzo wiele. Tak, no Jarek Hampel, tak jak powiedziałeś, musiałby stracić punkty, bo ma lepszą sytuację przy równej liczbie punktów. No i patrzymy. Żółty kask Janusz Kołodziej, oczywiście na niego zwracamy uwagę. 7 punktów, Szymon Woźniak na drugim polu. Poszli, Janusza lekko podniosło, teraz próbuje po zewnętrznej. Ach, jest problem u Janusza, a przodem pędzi Szymon Woźniak. Drugi Dawid Lampart, trzeci w tym momencie Janusz Kołodziej. Czwarty Mateusz Szczepaniak, Kolni teraz podjeżdża, walczy twardo. No to drugie miejsce o 2 punkty i w tym momencie mu się to udaje. Podjechał pod Dawida Lamparta i jest drugi. Ale czy jeszcze będzie w stanie zaatakować Szymona Woźniaka? Chyba już zbyt dużo czasu, zbyt dużo dystansu stracił, ale jest szybki. To widać, jak teraz odjeżdża Lampartowi i Szczepaniakowi. To już jest ostatnie okrążenie. Ogląda się za siebie Janusz Kołodziej. No nie. Tutaj już musiałoby się wydarzyć coś bardzo, ale to bardzo złego dla Szymona Woźniaka, żeby Kolni go dogonił. Tak to się skończy. 3 punkty dla Szymona Woźniaka. Dla niego bardzo dobry koniec, tak jak w przypadku Grzegorza Zęgoty. Mieliśmy takie przypadki w tym turnieju. No, tylko 3 punkty, ale, no, ale jedzie. No to jest który potrafi też wygrać. W kasku niebieskim Piotr Pawlicki, punktów 6. W kasku białym Bartosz Zmarzlik, 8 punktów. I kask żółty to Jarosław Hamp. Punktów 9. Będą się długo ustawiać. To już jest 20 raz, kiedy stają pod taśmą zawodnicy w tym 73. finale indywidualnych mistrzostw Polski. Będziemy patrzeć na Zmarzlika, na Hampela, na Pawlickiego, a może wszystkim, całej tej trójce, szyki pokrzyżuje Krystian Pieszczek. Kiedyś Zielona Góra, teraz Grudziądz, teraz już senior, ale on potrafi jeździć. Ruszył Pieszczek, podniosło go mocno, ale jednak nie. Zostaje na końcu stawki, a przodem pędzi Jarosław Hampel. Na drugie miejsce wysunął się teraz Bartosz Zmarzlik, który minął Piotra Pawlickiego. I to była ostatnia mijanka tego dnia w fazie.
Jarosław Hampel, zanim Bartosz Zmarzlik, jakby Zmarzlik chciał zakończyć z przytupem tę fazę zasadniczą i pędzi tu. Po kolejną trójkę, ale Bartosz Zmarzlik. Tekle atakował, podskakują ludzie na trybunach i już widzieli, że na tym drugim wirażu trzeciego łuku podjeżdża pod Kampela, ale to była wyobraźnia, widzieli to oczami. Bo jednak aż tak blisko nie było. Jarosław Hampel, 3 punkty. Drugie miejsce Bartosz Zmarzlik. Trzeci jest Piotr Pawlicki. Czwarty Krystian Pieszczek. Czerwonym Szymon Woźniak w kasku niebieskim. Patryk Dudek w kasku białym. Janusz Kołodziej i w kasku żółtym Bartosz Zmarzlik. No i znów wszyscy stali, bo teraz mieli czas, żeby odpocząć, odsapnąć, ale znowu będą dopingować. Swojego, będą trzymać za niego kciuki. A Janusz chyba jednak na motocyklu, na którym jeszcze dzisiaj nie startował, tak mi się wydaje, bynajmniej z naszej tutaj perspektywy. Aha. Czyli jednak zmienił. Jednak zmienił. Janek na trzecim polu. Biały kask. Szymon Woźniak, czerwony. Niebieski Patryk Dudek, biały Janusz Kołodziej. Bartosz Zmarzlik, poszli! Oj, znowu leżą, znowu! Oj, znowu Zmarzlik z Kołodziejem! No macha! Ale mam nadzieję, że już trochę chłodniejsze głowy zawodników spowodują, że teraz spokojnie dojadą do mety i nikt tutaj, przecież życie się nie kończy na tym wyścigu barażowym w finale Mistrzostw Polski. Najbardziej zadziwieni tą całą sytuacją mogą być Szymon Woźniak i Patryk Dudek, którzy dwukrotnie tak naprawdę tam jechali sami, tylko zwracali głowy. Ale powinni głowy. I tak być bardzo szczęśliwi, że byli daleko byli od daleko tych wszystkich zamieszania. Za nimi dwukrotnie działy się karambole. Szymon Woźniak, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Bartosz Zmarzlik, trzecia próba tego wyścigu, ten pierwszy łuk. No i weszli i nie leżą i pędzą. Janusz Kołodziej! Ależ mu podniosło koło potężnie. I to był błąd, ale utrzymuje się na drugim miejscu, a na razie to mu wystarcza. Natomiast pierwszy pędzi Szymon Woźniak. Szymon Woźniak, ależ to jest niespodzianka, jeśli tak to się skończy. Po raz drugi podniosło koło Janusza Kołodzieja. Musi tam uważać, jeśli chce utrzymać to miejsce w finale. Patryk Dudek będzie na miejscu trzecim, a Bartosz Zmarzlik, który tak próbował, teraz nie daje rady, jest na czwartym miejscu, ale jeszcze coś się może zdarzyć. Janusz Kołodziej cały czas na drugim miejscu, z przodu można powiedzieć niezagrożony Szymon Woźniak, ależ tam jest potężna walka o to drugie miejsce. Teraz Patryk Dudek, czy Kołodziej Dudek? Jednak Patryk Dudek wyprzedza Janusza Kołodzieja tuż przed ostatnim wirażem. Bartosz Zmarzlik czwarty i to już się nic nie zmieni, a więc Duzers i Szymon Woźniak, Kołodziej dopiero trzeci, Zmarzlik czwarty.